Siema, siema, widzki, witam was bardzo serdecznie, widzów oczywiście też witam i od następnego filmu już mi się nie chce widzki, bo ogarnąłem, że w sumie widzu jest takie unikalne, że i widzka i widz może w sumie do tego się, bo to jakby nie ma płci, tak mi się wydaje. Ale wiecie co też ktoś nie ma? Blołek, który robił film o tym, kto ma najwięcej subów i go subskrybuje, ja się okazałem, że mam najwięcej podobno, aczkolwiek to jest cymbał i dał ostatni rok. No i jak widać on ogląda moje filmy, tak, ale nie subskrybuje. A, jak wiecie, w tym miesiącu każda subskrypcja równa się 10 groszy. I raczej oglądając ostatnie filmy, Blołek o tym wie i dalej nie zostawił suba, więc ewidentnie musimy skancelować Blołka. Nie, nie przez to, co robił z tymi drive-thru, że 100 razy do jednego maka, jak to Gargamel mówił, jeździł. Nie, nie, przez to, że nie subskrybuje. Wy nie bądźcie jak Blołek, zostawcie subskrypcję. A, no i chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. GBS jest piękny, GBS jest fajny, ja zawsze będę jego fanem. Czy coś takiego. Wy zapewne też, bo GBS jest czymś pięknym. 5 razy więcej kofeiny ma tylko jedna kawa, nie bez powodu. Ostatnio zasugerowałem, żebyście napisali do Kauflanda, ale zapomniałem, że faktycznie nie każdy ma Kauflanda blisko. Ale każdy ma blisko jeden sklep, czyli Biedronkę. A Biedronka prędzej będzie otwarta na propozycję, tym bardziej, żeby sprzedawać coś na swoich półkach tak dobrego jak GBS. Więc napiszcie do Biedronki na Instagramie czy Facebooku, pokażcie, że z chęcią byście zobaczyli GBS w ich sklepie, może będą chętni. Jedyna osoba, która o tym może zaważyć, to ty, więc bardzo ciebie o to proszę. Sam bym z chęcią chciał zobaczyć GBS-a na półkach sklepu, do którego chodzę co tydzień. Dla zachęty ponownie do końca dnia załatwiłem wam 30% zniżki na GBS-a z kodem ZEBO30. Wiecie jak to działa, wchodzicie na gbs.pl, wybieracie najlepszą kawę, czyli wafelkowa rozpuszczalna z 5 razy więcej kofeiny, to jest przynajmniej mój pewniak, którego wam mogę szczerze polecić. Jest oczywiście ponad 25 smaków, więc dla każdego coś dobrego się znajdzie. Wpisujecie kod ZEBO30 przy zakupie, dostajecie 30% zniżki, co jest ogromną zniżką, ale pamiętajcie, tylko do końca dnia. I w dzień maksymalnie 2 przychodzi wam pięknie zapakowana kawa, w której na pewno się zakochacie. Kod ZEBO30, czyli 30% zniżki na gbs.pl. Bardzo polecam. Ironicznie, sponsorem dzisiejszego odcinka jest GBS, a zgadnijcie, o kim dzisiaj będziemy rozmawiać. No dobra, zgadnijcie, a jest kuźwa w tytule i w miniaturce, tak? O, kamerzyście, Kamusiu, Łukaszku, nie wiem, jak na niego jeszcze można mówić. Oszusta, w sumie no, oszusta najbardziej do niego pasuje z tego wszystkiego. Pierwszy raz w ogóle kamerzyście coś się udało, bo nagrał film, że kończy z Daily, że kończy z YouTube'em. Na początku tam mówił, że w sumie to go nudzi, dobrze, że pobił rekord, super, że kończy. I się okazało, że to jest prank i mnie sprankował, bo przez 60 sekund dosłownie świętowałem w całym pokoju. Miałem nadzieję, że to jest prawda, a to... to się okazało nieprawdą. Więc gratuluję, Kamusiu. Nareszcie coś, oprócz związków z nieletnimi oraz oszukiwaniem ludzi na pieniędzy, coś ci się udało. Ale wiecie, co mi się nie udało? Skomentowanie tego roastu wczoraj. W sensie, dalej podtrzymuję tą opinię, tylko dodam jeszcze jedną rzecz, że nie wiedziałem, że polskie roasty takie są do dupy, bo ja myślałem, że no kurde, inaczej to wygląda, tak? Bo jak już mówiłem, jedyny roast, który oglądałem, to jest ten Sidemenów za darmo, który to chyba nigdy lepiej się nie bawiłem na filmiku na YouTube. I to jest właśnie to, jak widać Sidemeni, czyli jedna grupa znajomych sobie siedzi na stołkach, jeden kolega lub tam youtuber podchodzi i ich roastuje po kolei. I to jest fajne. I myślałem, znając Polskę, że skopiowała to 1:1 i tak to działa wszystko, a się okazało, że to, co było na roastie Freeza, to jest normalne, że to się nazywa roast Freeza, a w sumie nie jest roastem Freeza. Ale dalej podtrzymuję, że mam nadzieję, że Freeze zrobi drugą wersję, taką jak zrobili Sidemeni. Jezus Maria, to było przepiękne. Aczkolwiek teraz sobie o tym myśląc, to prędzej Team X to zrobi. Ej, w sumie, zrób to Team X, błagam cię, kopiujecie i tak Sidemenów, Tindery i tak dalej, to zróbcie roast Teamu X. Ja bym to oglądał i to by był jedyny film, który u was mi się podoba, aczkolwiek są tam jeszcze parę, ale nie będę zdradzał. Ej, czy ja już prosiłem o łapki? Chyba nie, więc za to, że dopiero w 4:00 cię proszę, to zostaw lajka, widzu kochany. Będziemy się lubić do końca życia, tylko zostaw lajka. Ale wiecie, kogo nie lubię? Kamerzysty. Kurde, szczerze go nie lubię. I dlaczego, zapytacie? Może dlatego, co już i tak mówiłem we wszystkich odcinkach. I dodatkowo nagrał film, gdzie robi pranka na tych swoich uczestników, czy jakkolwiek, no te małpy, które z nim mieszkają. Robi na nich pranka, że... się powiesił. I tutaj rzeczy przestają być śmieszne, aczkolwiek ja wszystko przekręcam żart, ale tutaj nie ma żartu. Jakby, no, dzieci go oglądają, nie wiadomo w jakim stanie, a on sobie robi
prank, haha, seppuku. I tak jak poniekąd mnie tylko dziwiło, dlaczego YouTube mu pozwala na to, to teraz mnie giga ciekawi, dlaczego YouTube mu na to pozwolił. I jeszcze dodatkowo, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, co film tego typu na pewno powinien mieć ograniczenia wiekowe. I dodatkowo, jeszcze ma reklamy normalnie w tym filmie. I tutaj mnie parę rzeczy ciekawi. Po pierwsze, gdzie film Wardęgi na temat tego, to naprawdę jest o wiele gorsze niż cokolwiek, co on nagrał. W sensie o ludziach, których nagrał, reżyser życia i tak dalej. Nie, kamerzysta. Tak samo Gargamel. No, dlaczego oni o tym nie nagrywają? Co? Nie wiem, kamerzysta ich opłacił czy coś, bo to jedyne, co mi przychodzi na myśl, naprawdę. Nie wiem jak dla was, ale to, co kamerzysta robi, jest naprawdę bardziej warte filmu niż na przykład to, że Mateusz Chmielarek był w szafie i Gargamel o tym nagrał, aczkolwiek tam była większy przekaz, bo tam skam reklamował i tak dalej, ale no ogólnie mi chodzi, no kuźwa. Gargamel by bez problemu mógł nagrać dwugodzinny film o kamerzyście i to jest gwarantowane, że duża liczba osób to obejrzy, może jacyś widzowie, może jacyś, kurde, nie wiem, rodzice, którzy go oglądają, bo 400 tysięcy osób, które ogląda kamerzystę, to no duża ilość. I tutaj nie mówię tego zazdrości lub cokolwiek, bo mam wyrąbane na to, jakby no Team X niech sobie ma te wyświetlenia lub ktokolwiek, tylko nie człowiek, który jest tak szkodliwy. Że będziemy musieli stworzyć manekina, który będzie przypominać budowę mojego ciała. Budowę twojego i ciała, i ubrać go w rzeczy, bo dzisiaj okay, zamieszka na sznurze. Aha, to dzisiaj tak, ty tracisz życie. Dobra, okej, okay, no robię domyśliłem pranka, się że tracę życie i że wieszam się. Robię pranka, że tracę życie i że się wieszam. No co, chłop o tym mówi tak lajtowo. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Może ja mam tak w głowie, że dla mnie to jest dziwne lub... No nie wiem, widzowie, dla was też to jest dziwne, czy tylko dla mnie, bo... Aż mnie to dziwi, że on tak normalnie o tym gada. Teraz mi się przypomniał przypadek z Ameryki, gdzie Sam Pepper był znanym pranksterem i zrobił sobie też ekstremalnego pranka, gdzie udaje, że zabija jakiegoś swojego znajomego, czy coś takiego. Gdy youtuberzy to zaczęli krytykować i YouTube się dowiedział, to od razu usunęli mu filmy, coś tam, nie miał monetyzacji. Kamerzysta daje sobie nagrywa, tylko że Sam Pepper miał bardziej content dla, wydaje mi się, że bardziej dorosłych, aczkolwiek pewnie dzieci też go oglądały, a kamerzystę same dzieci oglądają. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Zrobienia filmików na terenie tego obiektu. Ale dlaczego? No dlatego, że nie można, pan jeszcze się porusza bez maski, a jesteśmy no niestety w pandemii. Okej, okay. Jeżeli jesteś na kanale taki sam, czego myślicie, z jakimiś tam to co? To będziemy się chyba za chwilę. Ale proszę pana, ja bardzo pana proszę o założenie. Okej. Co, widzimy się za chwilę? Tak, widzimy się za chwilę. Ochroniarz przyszedł, chłop nawet maseczki nie miał założonej, ten z kamerą co chodzi, co jest też debilizmem samym w sobie. I oczywiście upomniał ich, że nie mogą nagrywać. Oni pytają się głupio dlaczego, pomimo tego, że na wejściu pewnie jest wielkie, że nie możesz nagrywać i tyle. No jesteś w prywatnym miejscu, w sensie no jakby to jest własność sklepu. No i oczywiście co zrobią? Wyjdą z sklepu i się posłuchają ochrony i nie będą uprzykrzać mu życia. B, będą sobie dalej nagrywać. No dobrze zgadliście, tak. I jeszcze ironicznie, bo dopiero co Gargamel o tym nagrał film. Nic mi się nie stało, po prostu życie nie jest takie, jakie powinno być. Rozumiemy, że na Dominika nie to wszystko fajnie. Życie nigdy nie będzie takie, jakie powinno być. Jeszcze się tam spłaci. Jak to nie? Życie nie jest piękne. Na Dominika nie było piękne. Szare i czarne. Życie jest piękne nawet tutaj, co ty mówisz. Oj, dla nich to szczególnie życie jest piękne, tym bardziej, że są wykorzystywane jak zwierzęta w zoo, czyli raczej ich życie zbyt fajne nie jest. A kamerzysta nie dziwię się, że może naprawdę to, co mówi, serio myśli, no bo jakbym ja oszukał tyle ludzi w życiu i moim głównym celem w życiu były tylko pieniądze i koniec, kropka, i na nic inno nie patrzył i na uczucia osób, no to raczej też bym być szczęśliwy nie był ze swojego życia. To nie chodzi o Karaiby, chodzi po prostu o to, że ja nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Myślałem, że rekordami jakieś szczęścia. Ale to jest 5 dni przed rekordem i wiem, że mi nie da. I ja mam po prostu celu w życiu. Ja to słucham i naprawdę wierzę w to, że to, co on tutaj mówi, jest szczere, bo... Chłop się naprawdę podnieca tym rekordem, żeby pobić Freeza, pomimo tego, że rekord daily na pewno Freeze nie ma, tylko nie wiem, Husiek czy coś takiego, jak już mówiłem. I on myśli, że jak pobije rekord codziennych filmów Freeza, to sprawi mu radość. I wydaje mi się, że on tak naprawdę myśli. Co się stało? Powiedz o co chodzi, tak się żyje. Ja też się chuj...
Bo czuję psychicznie. Parę mnie rzeczy dziwi, że jak Byko ma wielką kamerę, większą pewnie niż moje dwie ręce czy coś, i sobie ją trzyma, ewidentnie nagrywa ich lub jest skierowana w ich stronę i niby płacze pod schodami, to jest dziwne, że niby tego nie zauważyli, aczkolwiek na pewno to zauważyli, po prostu udają, ale każdy wie o tym, że to jest udawane wszystko. Ale druga rzecz, która mnie dziwi, to jest to, że otwarci już mówią Łukaszku, Łukasz, pomimo tego, że wiedzą, że to jest nagrywane. Boże, no to już go męczy, patrz ile on jest już w ogóle na YouTubie. Nikt cię do tego już nie zmusza. Przetrwa jeszcze te 5 dni. Ale powiedz, co o to chodzi? Chodzi o te YouTube i w ogóle i te sretetete? Myślicie, że on też to wstawia do filmu, żeby zbudzić jakąś sympatię ze strony widzów? Bo oni pewnie zgadują, że to nie jest ustawiane i pewnie nawet serio mu prywatne wiadomości jakieś długie piszą, typu Łukaszku, przez ciebie, no nie no, musisz dalej nagrywać, jesteś super, możesz sobie zrobić przerwę i tak cię będę kochać na zawsze, coś takiego. Wydaje mi się, że tak, że próbuję zbudować sympatię jak u Freeza, bo Freeze też miał czasem takie załamania pseudo, gdzie było widać, że ma dość tego daily. On tutaj robi to samo, tylko że problem jest taki, że Freeze w swoim daily zazwyczaj występował jako jeden z tych pseudo aktorów, a tutaj on po prostu nagrywa małpy w zoo i się wielce przejmuje, że to jest takie ciężkie. No otwórz te drzwi, stary, otwórz te drzwi! Pociągnij je mocno! No otwórz te drzwi tutaj, jak dookoła! Wydaje mi się, że reszty wam nie muszę pokazywać i zaoszczędzę wam tak zwanych drastycznych scen. O, pomimo tego, że to wszystko było udawane, no widać, że i tak to się ciężko giga ogląda, nie? Tym bardziej jak się jest przeciętnym widzem kamerzysty, czyli 8-latkiem, wydaje mi się, że takie coś może naprawdę zaszkodzić. W sensie już jakby same filmy w sobie kamerzysty mogą zaszkodzić, ale ten wydaje mi się, że jak jeszcze bardziej, i to chyba 5 razy bardziej. Tamta cała Viola niby cały czas udaje, krzyczy, płacze, widać, że niby mega jest przejęta, tam inni przeklinają, mówią, że o Jezus. Jutro wydaje mi się, że obejrzymy coś bardziej lajtowego, typu Uchu czy coś, jeżeli chcielibyście, to zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, ja się z wami żegnam, widzowie, miłego dnia ci życzę, obyś nigdy nie skończył jak kamerzysta. Pozdrawiam.